Cześć Wam. My z Krzyśkiem dzisiaj szukamy sztolni, jednej ze sztolni kopalni Aurora. Kopalni, która zajmowała się wydobyciem węgla. Kopalnia XIX-wieczna. Przed nami widoczna hałda, tak zwana warpa. I tu prawdopodobnie jest wlot, zaraz się o tym przekonamy. To jest Krzysiek. Witam. Mnie już znacie, szukamy dalej. Wychodzi na to, że trafiliśmy na sztolnię. Sztolnia była odkopana nie tak dawno przez chłopaków. Nie powiem gdzie, nie powiem kto odkopywał. Cała historia sztolni zaczyna się w 1856 roku. W tym właśnie roku magistrat Skowar postanowił mieć własną kopalnię węgla. Tegoż samego roku, 24 grudnia, zostaje tak zwane nadanie górnicze. Przystępują do wydobycia. W 1857 roku wydobycie w ciągu roku kształtowało się na granicy 350 centnarów, czyli zakładając, że centnar to jest około 50 kg, różnie to bywa, brytyjski, niemiecki, austriacki troszkę się różnią, ale tak unifikując, powiedzmy, że wszystkie oscylują w granicach 50 kg. Zatem roczne wydobycie było tutaj około 17,5 ton w pierwszym roku. Znaczy w roku, w którym to zostało podane i do którego mamy to, że tak powiem, dostęp. Było wydobycie też 76 ton, także niewiele, jeśli chodzi o standardy dzisiejszego wydobycia w kopalniach nowoczesnych, ale pamiętajmy, że mamy tu XIX wiek. Krzysiek, jak tam z wejściem? Wąsko, ale wejdziemy. Tak? Tak. Dobrze. Co jeszcze na ten temat kopalni mogę powiedzieć? Po około 20 latach kopalnia zostaje zamknięta. Ona w ogóle przez ten okres 20 lat też funkcjonowała z przerwami. Wydobycie było niewielkie, jak zauważyliście. Później całe pole górnicze Aurora zostało przejęte przez biznesmenów z Kamiennej Góry i też próbowali tutaj swoich sił, ale po 2 latach zrezygnowali. Następnie dowiadujemy się, że po I wojnie światowej również tutaj wydobycie miało swoje miejsce. Też z niewielkim rezultatem. Przyczyniło też się do tego to, że po I wojnie światowej Niemcy borykali się z różnymi sankcjami, inflacją i to nie przysporzyło też górnictwu, że tak powiem, prosperity i kopalnia została na wieki zamknięta. My szykujemy się do eksploracji. Do zobaczenia w środku. Wow, rzeczywiście. Robimy tak, dajesz mi czujnik, ja idę pierwszy. (20,3) zmniejsza się i to już na wejściu. Poczekaj. Mój siódmy zmysł coś wyczuwa tu nie tak.
nie? Jesteśmy już we wnętrzu owej sztolni, która przynależała do kopalni Aurora i polu górniczym o tej samej nazwie. 20,3. Widzicie? Mamy tutaj szyny. Dzisiaj ja idę pierwszy, bo mam czujnik, a jak wiemy, z kopalniami węgla nigdy nic nie wiadomo. Nisko tu dosyć, nie? Ja ocieram łbem. O! Tam już się nam zaczynają tory. Tutaj był kiedyś chyba wyższy poziom wody. Tak to wygląda. Nie? Przynajmniej do kostek woda musiała być. To jest widoczne wyraźnie. Trzeba nachyląco troszeczkę i zatem i wy nie widzicie za bardzo, bo kamera na kasku. Jak to jeden z internautów pisał, że mam głową nie ruszać, tylko ruszać oczami. No kolego szanowny, no nie w sztolniach, gdzie trzeba się rozglądać na boki, czy coś ci na łeb nie spadnie. Takie nagrywanie to jest tylko dobre, gdy się filmuje coś w parku, ale nie w sztolniach ekstremalnie niebezpiecznych. Tak, wchodzimy w świat, który zamknął się na początku XX wieku, bo po I wojnie światowej kopalnia przestała już istnieć, funkcjonować. Trzymaj plik. Tutaj wyłączę światło. Zobaczcie, jakie mamy piękne nacieki żelaziste. Podobnie tutaj, nie wiem, czy to nie przepala, nie mam pojęcia. To są właśnie skarby sztolni. To nie musi być złoto III Rzeszy. Matka natura oferuje nam takie widoki, takie skarby, zupełnie za darmo. Coś pięknego. Mamy węgiel. Co? No. Faktycznie węgiel. Jak z tlenem? 20,4, paradoksalnie. Troszkę się podniosło. I mamy tory. Tory, które zakręcają... Nie, idą prosto. Tam jest jakiś obwał, widzę. No cóż, wydobycie na poziomie 76 ton. Czy 17,5 ton, jeśli przeliczymy to na 350 centnarów w wcześniejszym okresie, no to nie jest to dużo. Ale i pamiętajmy, że i technika była znacznie prymitywniejsza. Ja podziwiam stare kopalnie, które zachowały się w Stanach Zjednoczonych. Ja śledzę takie kanały chłopaków, którzy chodzą po tych kopalniach, czy to żelaza, czy też węgla, które od 1870 roku, jak zostały opuszczone, tak są do dnia dzisiejszego i tam jest pełno artefaktów. Tam jest kompletne wyposażenie całej kopalni, łącznie z pomieszczeniami dzieci górnicy jedli, są zachowane czajniki, są zachowane kubki, wszystko tak, jakby wyszli stamtąd dosłownie dzień wcześniej. Co tam, Krzysiek? Sztolnia miejscami
jest wyższa, czasami niższa. Generalnie na pierwszy rzut oka widać, że sztolnia jest stara. Tu mamy miejsca, gdzie też była stropnica. Pewnie na kamerce tego nie widać. Miejsce, gdzie było mocowane. Widzimy, że tutaj są różne skały. Mamy coś jak piaskowniec, tutaj rodzaj, nie wiem, zlepieńca. Na takich różnościach, na takich kontaktach sztolnia bywa niebezpieczna, dlatego właśnie była ona obudowywana. A to mamy prawdopodobnie zwrotnicę. Wszystko by na to wskazywało, łącznie z tym, że mamy tu jakieś skrzyżowanie. Taka oto zwrotnica była posadowiona na skrzyżowaniu. Wózeczek wjeżdżał, zwrotnica się przesuwało i wyjeżdżała sobie dalej w kierunku wyjazdu ze sztolni. A dzisiaj... Ciekawe. 20,3, czyli trzyma fason. Trzeba monitorować cały czas, jaki jest poziom tlenu. Nie wiem, zobaczymy może najpierw to miejsce, które nie wygląda za ciekawie. Są tam liczne obwały, ale struktura tych skał jest bardzo też nieciekawa. Trzeba tutaj rzeczywiście zachować czujność. One wszystkie są w poziomie i to jest najgorsze z możliwych rzeczy. To się wszystko odspaja. Tu mamy podłożenie urobkiem, bardzo charakterystyczne, przy ociosach ścian. Jest to też część zabezpieczenia. Ja w tym miejscu zostawię sobie plecak, żeby móc tu bardziej sprawnie przejść przez ten niebezpieczny odcinek. Tak, pięknie wygląda to podsadzenie urobkiem. Raz, że nie musieli chłopaki tego wynosić, górnicy, a dwa, że stanowi to też element podpory całego stropu. Troszkę będziecie widzieć ściany te z pongu, dlatego że ja muszę iść tutaj chyłkiem, a kamerka wiadomo jak działa. Wow, a co my tu mamy po prawej, proszę Państwa? Mamy pochylnię jakąś. Z przodkiem na końcu. Mamy jakąś pochylnię, szybik. Nie wiem, czy on pójdzie na górę, czy nie. Czy on w lewo odbija. Raczej nie, wygląda, że jest zaślepiony. Tam też się wybierzemy prawdopodobnie. Ciekawa kopalnia. O, tutaj już jest... To już jest nieciekawie. I na końcu mamy coś. Było podsadzone i to wszystko wyjechało. Ty zobacz, jak to wygląda strasznie tutaj u góry. Jak to jest odspojone, ja pierdolę. Fuck. Idziemy cichutko. Widzisz te skały u góry? Ja pierdolę. Jeszcze ślisko tu, na dodatek. Ale piękny kołowrót, ja pierniczę. Lubin.pl. Kto? Lubin.pl. No. Dobra, przechodzimy. Powolutku. Pod tym nawisem. Głowę mam z boku, no bo taka jest sytuacja. Hemoglobina, taka sytuacja, jak to jest modne teraz mówić.
Słuchaj, nie pchajmy się tu razem. Jak mnie odetnie, to tylko mnie. Ty sprowadzisz pomoc. Pod tym nawisem. Potem ja wyjdę i ty przyjdziesz zobaczyć. Ależ to pięknie wygląda, ludzie. Nie wiem, czy ta latarka jest potrzebna, czy nie. Ale zobaczcie. Zobaczcie, jest lina. Stalowa lina, która wyciągała urobek z niższych partii tej sztolni, bo ta sztolnia ma połączenie z niższymi chodnikami znajdującymi się pod nami. Ale tego typu artefakt, relikt przeszłości jest jedyny w swoim rodzaju. Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Nie chcę tego ruszać. Niech to jest taki pomnik. Nie chcę tutaj naruszać jego stagnacji, która trwa już ponad 200 lat. Widzimy tutaj taki rodzaj hamulca, że w jedną stronę można było ciągnąć, a gdyby coś się stało, to on tutaj zablokuje, że nie poleci w dół. Taka maszyna wyciągowa, prymitywna. Widzimy tutaj rękami się to kręciło, podobnie jak po drugiej stronie. Mamy też uchwyty i dwóch górników, pracowników wyciągało urobek. Wygląda to przepięknie. Tak, to jest rzecz, dla której warto narażać życie. Rzecz, dla której warto zwiedzać podziemne światy. Żeby dotrzeć do takich unikatów. Nie bójmy się tego słowa użyć. Jest to unikat, jeśli chodzi na nasze standardy tutaj dolnośląskie. Ja teraz wyjdę i pod tym odspojonym kawałkiem przyjdzie tutaj Krzysiek. Tak? Tlenu mamy tutaj 20,3. Czyli jest tu zniżka lekka. Tu mamy pokład węgla, widzimy. No i to tam się obwaliło. Tu gdyby cały ten rumorz, który odspoił się od stropu, przesunąć tutaj w lewo nakładem sił, ale jest to bardzo niebezpieczne ze względu na ten odspajający się strop, to prawdopodobnie ujrzelibyśmy na spongu wejście szyb prowadzący do niższych kondygnacji. Prawdopodobnie zalany. Dobrze, ja się wycofuję.
wychodzimy z tej lewej odnogi, zakończonej takim wspaniałym artefaktem i idziemy do, że tak powiem, biegu głównego sztolni. On już zapewne nie jest zbyt długi. Sztolnia ze wszystkimi bocznymi odnogami ma około 120 metrów. Pominęliśmy chyba jeszcze na początku tą beczkę, która służyć mogła w dwojaki sposób. Mogło to być naczynie na jakąś wodę, mogła to być też toaleta. W kopalniach mogła być też nakarmit oczywiście, ale również... Słucham? No, no, ale chociaż używano karbitu kiedyś do oświetleń. Normalna, standardowa procedura. I tego. Ale mogło to być... Jeśli to była kopalnia uranu, to oczywistym byłoby, że czasami uran w to zabierano. Nie dowiemy się już tego. Możemy tylko gdybać. W lewo tam jeszcze coś mamy? Nie ma tam już nic? Jest? Ano? To były drzwi. Widać miejsce, w którym... A, i przodek widać, czyli niedaleko. O, miejsce, w którym ta część była zamknięta. Była zamykana. Składam taką tezę. Tak to wygląda. Nie? Zobacz, Krzysiek. Tak jakby to miały być drzwi. Tak było zamykane. No. To mamy te drzwi. No. Resztka została. Ciekawe, dlaczego było zamykane. Może, jak to w kopalniach węglowych dawniej było, były to rodzaj tamy? Nie mam pojęcia. Jest węgiel? A faktycznie. O. Nieduży, 20 centów grubość. 20 centymetrów grubość pokładu węgla. Tam też mamy? Też mamy węgiel. Też z takich właśnie oto powodów ta kopalnia nie miała szans bytu. Otwory strzałowe. Ała, kurde. Świeci? Świeci. Ona biedna przeszła tyle. Tam mamy jakąś komorę czy coś? Dobra, to już jest powietrze czyste, na tym końcu nic się nie powinno stać. Idź pierwszy. Sztolnia nam się rozchodziło tu na dwoje. Na wprost mamy przodek. Takie wrażenie jest, jakby był trochę drążony w dół. Nie, to się tylko tak wydaje. Tak. Mamy obwał. I tu też mamy obwał. To chyba raczej nie był chodnik w lewo. Chociaż może to tak było również. Wygląda raczej jak no, takie początki drążenia, który ma około 2-3 metrów i jest zakończony przodkiem. Albo mogła to być taka po prostu komora, która wybrano węgiel. I to tyle, jeśli chodzi o kopalnię Aurora koło Lubawki. Piękna rzecz. Godna odwiedzenia. Jeszcze nasze oczy zostały nasycone pięknym artefakcikiem, który dla takich entuzjastów kopalń jest jak święty graal. Dobrze. To ja się tutaj z podziemi z wami żegnam. Może jeszcze kilka słów powiemy
na zewnątrz. My tu teraz bierzemy się za fotografowanie. Jeszcze jedna ważna uwaga do wszystkich patronów. Z dniem dzisiejszym nie będę podawał na napisach końcowych imion i nazwisk. Związane jest to z ustawą RODO. To tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. My już jesteśmy po wizycie w sztolni. Jeszcze sobie wstąpiliśmy tutaj powyżej Chełmska Śląskiego w drodze na Mieroszów na taką wiatę widokową. Taras widokowy właściwie. Teraz pewnie nie widać. Tu mamy śnieżkę w oddali. Nie widać. Mam nadzieję, że gdzieś będziecie widzieć. Moim brudnym palcem chyba dobrze pokazuje. Gdzieś tam śnieżka jest. No, a my się tak zjemy bułeczki, zjemy kiełbasę. Mieliśmy robić ognisko, ale tak w lesie sucho wszędzie jest, że sobie po prostu odpuściliśmy. Ja tutaj zawsze, bardzo często, może nie zawsze, ale bardzo często tu z żoną przyjeżdżam właśnie i tutaj sobie wieczorem kawkę pijemy. W tym miejscu zostawiamy samochód. I wieczorem zachód słońca. Coś pięknego. Gwiazdy tu się pięknie ogląda. Kocham Dolny Śląsk. Nie, Krzychu? Pewnie, że tak. Dobra, trzymajcie się, ludziska.